Najlepszą drogą, jaką zdążamy do Pana Boga, jest droga, którą nazywamy Maryja. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort mówi, że tak jak Pan Bóg przyszedł do nas przez Najświętszą Marię Pannę, tak chce, abyśmy i my szli tą drogą do Niego, aby nasze zjednoczenie odbywało się przez miłość i służbę Najświętszej Marii Pannie. Święty Bernard z kolei powiada, że za każdym razem, kiedy my mówimy Maryja, to ona wypowiada słowo Jezus. Najświętsza Maria Panna zawsze prowadzi nas do Pana Boga. Nie zatrzymuje nas u siebie, nie chce nas dla siebie samej, ale chce, abyśmy zdążali do Pana Boga i chce czynić wszystko, aby upodobnić nas do swojego Syna. Tak więc, jeżeli chcemy oddać cześć Panu Bogu, chcemy dążyć do świętości, to musimy rozwijać w sobie to nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny. Musimy starać się być jak najbardziej jej oddanymi sługami. Święty Ludwik mówi wręcz niewolnikami. Ci, którzy zapraszają Najświętszą Marię Pannę do swojego życia, aby oddać się jej bezwzględnie, zupełnie. Aby w jej rękach podążać do Pana Boga. Ale mamy jeszcze drugie przykazanie, przykazanie miłości. Jeżeli chcemy spełnić pierwsze, to najlepszym sposobem jest właśnie to nabożeństwo doskonałe według świętego Ludwika. Ale drugie przykazanie mówi nam, że mamy miłować naszych bliźnich. Co to znaczy miłość? To znaczy chcieć dobra dla drugiej osoby. To pragnienie dzielenia się dobrem z drugą osobą. I Pan Bóg kocha nas ogromnie. Widzimy to po tym, że z jednej strony dał nam nasze istnienie, z drugiej strony Pan Bóg przywraca nas do stanu łaski, ofiarując swojego Syna Jednorodzonego. Jednorodzony Syn, który niczego innego nie pragnie, jak oddać swoje życie na krzyżu, aby przywrócić właśnie dobra łaski dla nas. I to samo pragnienie znajdujemy w sercu Najświętszej Marii Panny. Pragnienie, aby jak największa liczba jej dzieci zbawiła się, aby jak największa liczba jej dzieci osiągnęła niebo, osiągnęła ten cel, do którego Pan Bóg ich powołał. Aby jak największa liczba upodobniła się do jej Syna. To jest to wielkie pragnienie jej macierzyńskiego serca. Ale do tego potrzebuje swoich narzędzi. Widzimy, Pan Bóg działa poprzez swoje narzędzia. I teraz my możemy sobie zadać pytanie, co ja, człowiek żyjący w tym czy innym mieście, na tej czy innej wsi, mogę zrobić dla mojego bliźniego. Oczywiście rzeczą wspaniałą jest pomagać bliźniemu materialnie, wspomagać brata czy siostrę w potrzebie, kiedy widzimy, że potrzebują, o tym mówi święty Jakub. Kiedy widzimy brata i siostrę nagich, powinniśmy ich okryć, a nie tylko pokrzepić dobrym słowem. Ale w tej miłości bliźniego mamy też hierarchię. Te dobra doczesne pozostają jedynie rzeczywiście dobrami doczesnymi, które ułatwiają bliźniemu tutaj życie. Ale jest coś wspanialszego, co możemy dać naszym bliźnim, to jest nawrócenie. Wyjednać im u Pana Boga nawrócenie. I tu musimy wrócić do tej sprawy z narzędziem. Jak najlepiej wyjednać drugiemu łaskę poprzez niepokalaną. Poprzez to, że my będziemy narzędziem w jej rękach. Z jednej strony oddając się zupełnie, naśladując jej cnoty, oddając jej cześć, ale pozwalając się również prowadzić tej dobrej matce, stać się narzędziem w jej rękach. I tu nie musimy mieć wielkich talentów, czy być krystalicznie czyści, święci. Matka Boża, jeżeli oddamy się jej zupełnie i wyrazimy tę gotowość współpracy z nią,
użyje nas nawet wtedy, kiedy będziemy słabym narzędziem. Bo zwłaszcza wtedy pojawia się ta chwała Boża, ta chwała Boża, która się pojawia, przypisujemy ją tylko Panu Bogu. Gdyż jeżeli narzędzie jest słabe, to cała chwała, którą uzyskuje Twórca, przypada Jemu, a nie danemu narzędziu. Dlatego nigdy nie powinniśmy się zrażać, że mamy wady, słabości i nie jesteśmy w stanie nic uczynić dla uświęcenia bliźni. Jeżeli jesteśmy w rękach Najświętszej Marii Panny, jeżeli chcemy pełnić jej wolę, a jej wolą jest uświęcenie, nawrócenie tak wielu dusz, to wtedy nie mamy się czego lękać. Pan Bóg nawet z najsłabszych narzędzi może, nawet najsłabsze narzędzia jest w stanie wykorzystać na swoją chwałę i na ku pożytkowi naszych bliźni. I tutaj tym, co jest pomocne w tym oddaniu Najświętszej Marii Panny i apostolacie pod jej matczynym płaszczem, jest rycerstwo niepokalanej świętego Maksymiliana Marii Kolbe. To jest ten akt woli. Przystąpienie do rycerstwa jest wyrażeniem tej gotowości. Tak, Najświętsza Panienko, chcę być Twoim rycerzem, chcę działać na cześć Pana Boga, chcę nawracać jak największą liczbę dusz do Pana Boga przez Ciebie, współpracując z Tobą. W jaki sposób? Oczywiście przez modlitwy, przez ofiary, przez codzienne zaparcie siebie, przez krzyże, które Pan Bóg nam zsyła, przez to, że damy komuś medalik, że damy komuś dobrą książkę do czytania, że damy komuś jakiś folder, może ktoś jest zainteresowany Kościołem, ale nie wie, w jaki sposób ma się zwrócić do kapłana. A więc sposobów apostolatu jest wiele, ale zawsze pamiętajmy o tej również hierarchii. Najważniejsze są te środki nadprzyrodzone. Sam aktywizm nic by nam nie dał, gdybyśmy zapomnieli o modlitwie, o ofierze, o poście, o własnym uświęceniu, które ofiarujemy Najświętszej Marii Pannie. To jest też podobnie z krucjatą eucharystyczną dzieci, że małe dziecko jest w stanie nawrócić wielkiego grzesznika przez swoje modlitwy, przez swoje samozaparcie. I tak samo rycerze niepokalanej. Tutaj wzorem są dla nas pastuszkowie z Fatimy. Kiedy zmieniają się w okamgnieniu, kiedy zobaczyli Matkę Bożą, kiedy spotkali piękną Panią z nieba, okazuje się, że już nie zabawa jest dla nich najważniejsza, ale co zrobić, aby jak najwięcej dusz uratować przed piekłem. Widzimy te drobne ofiary tych pastuszków. Franciszek, który pragnął kubka wody, nagle potrafi odmówić go sobie jako mała ofiara po to, aby ratować grzeszników. I my, drodzy wierni, pamiętajmy o tym, że w życiu mamy tak wiele okazji do tego, aby ofiarować Panu Bogu takie drobne, małe prezenty. Święta Teresa od Dzieciątka, Jezus mówiła o tych małych różach, małych kwiatkach, które posyłamy do nieba. Na pielgrzymce mamy tysiące okazji do tego. Boli mnie noga, mam pęcherze, mój sąsiad chrapie i tak dalej. Często niestety przechodzimy obok tych okazji mimo, nie zauważamy ich. Odzywa się ta nasza natura, która wzdryga się przed tym, co nieprzyjemne, a to jest okazja do tego, aby właśnie wyjednać łaski, aby pokazać, że jestem rycerzem niepokalanej, że jestem w stanie wyjednać moimi małymi ofiarami łaski, że chcę tego, że pragnę tego, że rzeczywiście zależy mi na dobru bliźniego. Nie tylko na tych, których widzę, ale tych wszystkich ludzi na całym świecie, którzy są biedni dlatego, że są z dala od Pana Boga, że nie znają tej drogi do uświęcenia, nie wiedzą o swoim celu, do jakiego zostali powołani.
I kiedy wstępujemy do rycerstwa niepokalanych, mówimy: tak, zależy mi na tych wszystkich ludziach. Chcę dla nich dobra, chcę ich nawrócenia, chcę ich uświęcenia. Chcę być rycerzem Najświętszej Marii Panny i moim działaniem chcę, aby chwała Boża rozprzestrzeniała się po całym świecie i aby jak najwięcej moich braci tutaj na ziemi zostało nawróconych, uświęconych i abym kiedyś mógł spotkać ich w niebie. Święty Tomasz mówi, że będzie to niesamowite spotkanie, kiedy do nieba wstąpi dusza otoczona wiankiem innych dusz, tych wszystkich, którym wyjednała zbawienie przez właśnie swoje modlitwy, ofiary, przez swoje działania tutaj na ziemi. Jakże te dusze będą wdzięczne tej, która, dzięki której zawdzięczają swoje wieczne zbawienie. Największe dobro, jakie mogli zdobyć w całym tym wszechświecie, w którym nas Pan Bóg postawił. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.